Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Jankowska-Marzec, jestem kuratorką projektu Wyspia. Jest ze mną Kinga Nowak, artystka wizualna, autorka instalacji przestrzennej Wyspia, znajdującej się na Wzgórzu Wawerskim. Jest z nami także ten oto tekturowy model innej pracy Kingi, który mam nadzieję stanowi inspirację do zadania pytania, czy jest miejsce dla sztuki współczesnej na Wawelu? Myślę, że jest miejsce na Wawelu dla twórców współczesnych i dla sztuki współczesnej. Bardzo się cieszę, że akurat przypadło mi w udziale stworzyć tutaj w tym niezwykłym miejscu moją pracę i moją wizję. Myślę, że to miejsce inspiruje na pewno. Jest kontekst, w którym mogą powstać dzieła, jest wyjątkowy, więc myślę, że powinny tutaj się pojawiać prace współczesnych artystów po to, żeby Wawel żył nie tylko historią, ale i dniem dzisiejszym. I aby te dzieła mogły się, czy te prace, które powstaną, mogły się konfrontować właśnie z historią. A powiedz mi, co stanowiło inspirację dla stworzenia twojej pracy, twojej instalacji? Kiedy rzuciłaś hasło Wyspiański, to pomyślałam o tym, żeby odnieść się do jego twórczości witrażowej. Od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby użyć szkła wielobarwnego do jakiejś pracy i ten temat, czy ten kontekst właściwie wyszedł mi w jakiś sposób naprzeciw. Także witraże Wyspiańskiego zawsze mnie bardzo fascynowały, zwłaszcza te, które powstały w kościele ojców franciszkanów. Myślę, że robią niezwykłe wrażenie i zawsze mnie ta twórczość jakoś ciekawiła przez intensywność kolorów, przez ich zestawienia, działanie. I to było takim punktem wyjścia rzeczywiście, takim impulsem do tego, żeby jakby stworzyć swoją pracę właśnie w wielobarwnym szkle. A czy mogłabyś zdradzić nam, jak przebiega proces jej projektowania? Proces przebiegał bardzo wieloetapowo. Najważniejsze było dla mnie to, żeby stworzyć jakby formę, w obrębie której mogą się te płaszczyzny szklane w jaki sposób miały być skonstruowane. Wiele na ten temat dyskutowałyśmy i był to, tak jak mówię, rodziło się to z czasem. Powstawało szereg rysunków, również modeli niewielkich, potem większych, najpierw na karteczkach, później już w jakichś innych materiałach. Później na podstawie tego powstały rysunki techniczne, a później wizualizacje architektoniczne, także ten proces był długotrwały i tak ta praca się rzeczywiście pełen jakby niepewności, bo też jakby odkrywamy przy tej pracy też trochę tę technologię, więc jest to też w jakiś sposób, można powiedzieć, eksperyment. A co takiego pociągającego jest właśnie w szklanym tworzywie, z którego zbudowana jest instalacja Wyspia? No to, co fascynuje mnie w witrażach, to jest intensywność światła, to jak ono przenika, to jak się zmienia kolor w zależności od tego, jakie jest oświetlenie, jakie jest słońce, jaka jest pogoda. Więc ta zmienność jest czymś niezwykłym, myślę, i efekt jakby połączenia światła i szkła wydaje mi się w jakiś sposób magiczny. Bardzo chciałam, żeby taki efekt się pojawił, żeby udało mi się uzyskać właśnie rodzaj takiego jakby zaczarowania przestrzeni, stworzenia właśnie takiej wyspi, która, do której można wejść i w której można jakby poczuć się trochę jakby w odrębnym świecie. Światło i kolor to mnie bardzo inspiruje i dla mnie to jest, wyzwala po prostu energię. Moja praca artystyczna jest głównie afirmatywna i chciałabym, żeby to światło i ten kolor tutaj Wyspi na Wawelu zadziałał. Tak, zadziałał i żeby przyniósł dużo radości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.